widzowie, dzisiaj razem z moimi przyjaciółmi Szakiem i JJ-ką zagramy w Spróbuj się nie zaśmiać challenge Minecraft. Każdy z nas ma po 10 diamentów i przygotować musiał sobie po 10 sucharów, które opowie na scenie. Jeżeli moich przeciwników, Szaka i JJ-kę, ten suchar rozśmieszy, no to niestety oni muszą takiego diamencika wrzucić do lawy. Osoba, na której koncie, na samym końcu zostanie najwięcej diamentów, wygrywa dzisiejszy odcinek. A ja teraz chciałem z wami zawrzeć pewną umowę. Jeżeli jakiś suchar chociaż raz was rozśmieszy, no to musi zostawić pod tym filmem łapeczkę w górę. A jeżeli znacie jakieś ciekawe suchary, możecie też podzielić się nimi w sekcji komentarzy. Nie zapomnijcie też odwiedzić sklepu Pixie, gdzie znajdziecie przekozackie koszulki z kolekcji DFRL Team i nie tylko. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Suchar Challenge. Jest dzisiaj z nami Szaku i JJ-ka. Siema, siema. Siema, siema. Moi drodzy, dzisiaj każdy z nas będzie opowiadał po sucharku, więc będzie na pewno tak czerstwo. Zaopatrzcie się najlepiej w jakąś zgrzewkę albo nawet i cysternę wody. Słuchajcie, moi drodzy. Ja będę miał na was oko. Zobaczcie, ja mam w sumie duże te oczy. Mam na was oko i jak komuś chociaż brewka pyknie, warga delikatnie podskoczy ze śmiechu, od razu idzie i wyrzuca diamencik do tej lawy, która znajduje się z przodu. Macie przed sobą shulker boxy, zobaczcie sobie, a w środku macie po 10 diamentów i każdy, kto zostanie rozśmieszony, idzie i wyrzuca do lawy i to jest jego szansa, rozumiecie? Dobra, no to może z racji tego, że dziewczyny mają pierwszeństwo, JJ-ka, lecisz, no ja jestem... Dlaczego ja? Jestem... No ja lubię być pierwsza, ja w ogóle ale my nie... już siedzimy. Proszę, dobra, proszę już ale iść tam, nie dyskutować, tak? Tutaj na środek mam iść? Możesz do lawy wskoczyć z diamentami, jak chcesz. Zapraszamy. Na scenę, tak jest, dawaj na scenkę, no. Słucham cię. Ale ostrzegam, że będzie naprawdę bardzo suchy. Dawaj! Jakie jest najlepsze warzywo w ogrodzie? Marchewka. Kalafior. Bestseller! Nie no, zaśmiałem się, ja nie wiem. Okej, wyrzucam. Ale parę też. Tak, to teraz ja, okej? To dobra, mi się podoba, zwycięstwo to teraz ja od razu. Uwaga, skupcie się. Co mówi piłkarz, kiedy przychodzi do fryzjera? Gol! Tak. Chyba tak. Aha. Nikt, nic nie pykło? Okej. Okay. No nie, w sumie jest nie. Mi smutno, dobra. Słabe, dobra. Siadam. Teraz siadam. Ja wychodzę. Okej, teraz ty, Szaku. Dobra, jesteście gotowi? Mhm. Jakie są ulubione ciastka Putina? Z krymem! Puszkin! Ciastka z krymem! Dobrze? Dobra, powiedziałam? Nie śmieszy, idę. Ja idę wyrzucić. Bardziej, że Maruś się zaśmiał. Ale ty się cieszysz, no iść tego diamenta tam wsadź! No właśnie! Ej! Dobra! No, już nie ma oszukiwania. Na scenę zapraszamy. Tak jest, to teraz JJ-ka. Od razu na scenę zapraszamy. Jak nazywa się związek orangutana i żaby? Nie mam pojęcia. Orężada! Nie kopię. Mnie nie kopię. Szaka śmierzy wszystko, dobra. Mnie nie kopię. Teraz Szaku czy ja? Teraz ja, okej. Okay. Uwaga. Nie wiem o co chodzi, ale może wy wyłapiecie i was rozśmieszę. Uwaga. Dlaczego pingwiny lubią piłkę nożną? Bo się kiwają. Słabe. No ale wiesz, jak pingwin chodzi, tak pyk, 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 tak pingwin chodzi. Ja sobie właśnie to wyobraziłam, jak pingwin chodzi. Dobra. Nie śmieszy. Dobra, uwaga. Co robi Jezus na rondzie? Nawraca. No, dobre. Dobra, ale się nie zaśmiał. A ty, JJ-ka? Nie. Ja się nie zaśmiałam, nie. Byłam twarda. Dawaj na scenę. Dobra, ja też teraz dawaj muszę na scenę. Jak się nazywa człowiek, który kocha drzewa? Lovelas! Haha! Dobre, co? Haha! Lovelas! Lovelas! Nie. Najgorzej. Nie bardziej śmieszy te śmiechy, Jake'i. Uwaga! Mam mocne. Na salę sądową wbiega dwóch zdyszanych mężczyzn. Sędzia pyta: panowie biegli? Nie, świadkowie. Koniec? Sam się ukaże. Dobra, nie, zaśmiałeś, nie pod koniec. Nie, no nie, skam. Dobra, Szaku. Dobra, jesteście gotowi? Liczymy na ciebie. Oby się udało. Jak się nazywa Rafał, który mówi Elo? Elo Rafatus. Rafaelo. Kurde, blaszka. A nie Elo Rafatus? Nie, Rafaelo. Taki Instagram fajny w Polsce. Nie, no nie, dobra, idźcie, bo już mi wstyd. No. Dobra, teraz moja kolej. Dobra, uwaga, kolejny. To jest już mój czwarty suchar. Dlaczego blondynka nie używa bułki tartej?
Nie mam pojęcia. Bo się źle smaruje masłem, haha. Nie, to mnie przerosło intelektualnie. Mnie przerosło. No nie, wiedziałam, że one są za suche. Dlaczego choinka nie jest głodna? Bo jodła. Dokładnie, bo jodła, dobre? No dobre, dobre. Było blisko, tyle mogę powiedzieć. Ledwo idę na scenę. Co mówi ogrodnik do kumpla? Teraz to przesadziłeś. Samo przesadziłeś. Ja wszystkie suchary znam, ja no chyba bo ty jestem... chyba czytałaś, albo nie wiem, co ty robisz w życiu, suchary czytasz? Nie, bo po prostu... Idź na scenę, opowiedz coś ciekawego. Widzowie mi na live wysyłają zawsze suchary, bo ja zawsze im mówię, że jak nie mają co napisać, to żeby napisali suchara. I oni mi wysyłają to wszystko, więc ja to wszystko znam. Co robią Transformersy po imprezie? Transformują się. Składają się na taksówkę! No! Pójdę wyrzucę. No to... Pójdę wyrzucę. Niech będzie, że się z mnie zaśmiałem. Okej. Okay. Uwaga! To będzie mocne. Co dostał? Jeszcze raz. Dlaczego Wulkan dostał piątkę na lekcji? Bo był aktywny! Nie? Nie. Okay. Nie, no nie. Czemu czekałeś na reakcję? Trzeba było iść. Nie. Ja już byłam taka twarda i na koniec zmieniam. Szaku diamencik? A już wrzuciłem. Okej. Jak nazywają się chipsy, które oszukują? Chipsy. Cheetosy. A no, fajne, miłe, ale nie zaskoczyło mnie. Mnie nie zaskoczyło. O, nie, JJ-kę? No nie. Śmiejesz się, idziesz rzucić ten diamencik, no. No jesteś, bo mi tak jest... Jesteś najweselszą dziewczyną. Bo mi jest szkoda Szaka, że on takie ma suchary z niczego się nie idzie śmiać. Więc ja się śmieję z tego, że one są na takie na scenę słabe. Zapraszamy od razu. A, no. Teraz ja. W jaką grę najczęściej grają Węgrzy? W Chińczyka. Węgierki. Węgry Birds! O Boże, zejdź z tej sceny lepiej. Nie ma zapadni żadnej? Nie, mnie nie śmieszy. Węgry Birds. No Węgry Birds! Możesz powiedzieć Węgry Birds. O, to może się śmieszno. A ty, Szaku, jak śmieszyło cię to? Jak moje są takie słabe, to wam spisuję. Żałosne. Dobra, no dawaj. Zobaczymy tu i słuchaj. Uwaga, teraz mocne. Co mówi elektryk palący zioło? Nie czuję fazy. Nie? No. Poszedł wyrzucić ten temat. Było warto. No, taki głupi. Dobra. No, spokój. Dobra, gotowi? No. Imię greckiego boga czystości. Cleaner. Domestos. Domestos. To... Dobra, nie. Gdzie jest ta zapadnia? Justyna. Wytrzymałam. Idź, ja też wytrzymałem tą presję. Idź teraz ty. Dlaczego zbrodniarz nie używa indyjskich przypraw? O Boże, bo kurkuma. Nie wiem. Nie ma kurki? Ej, to nie. Ja mam cię rozśmieszyć, czy mnie? Do... bo chcę uniknąć kary. Aha, kury. No. Dobra, no idę, wrzucę. Mnie śmieszyło. Dobre idę. Nie było. Będę kłamał, że nie. No. Widzowie, dajcie znać, czy to było dobre. Mi się wydaje, że to było dobre. Było spoko, teraz ja, uwaga. Gotowi? Uwaga, przygotujcie wasze szerokie uśmiechy, ładne ząbki, bo teraz się zaśmiejecie. Jak się nazywa facet, który mierzy łódź od środka? Włodzimierz. Aż niebo zaczęło się śmiać, zobacz! Widzieliście? Płakać zaczęło, a nie się śmiać. No płaczę ze śmiechu! Nie? Dobra, nie śmieszył cię Włodzimierz? Nie, no kurde. Ja się zaśmiałam tylko z tego, że niebo zaczął padać deszcz. No, też byłem blisko. Dobra, a więc uwaga, kolejny suchy suchar z mojej strony. Super, cieszymy się. Jak się nazywa człowiek, który zawsze siedzi w cieniu? Cienias! Kurde, ja nie wiem. Cienias. Dobre. Zgadłem. No super, dobre. Nie no, mam uśmiech na twarzy, no bo on się tak zgasił ja jak nie. Kiep, ale idę wrzucę ten diamencik.
Teraz ja? Tak. Tak. Co mówi tuba do tuby? Tuba do tuby? Nie wiem. Tuby? YouTube! Ha, ha! YouTube! YouTube! Tuba do tuby! YouTube! Idź. Zejdź ze sceny. Zejdź ze sceny. No to było chociaż sens, a nie to co patrzę. Włodzimierz był śmieszniejszy. Widzowie, dajcie znać w komentarzu, co było śmieszniejsze. YouTube czy Włodzimierz? Chyba cienia. Chyba cienia? Dobra. Cio. Uwaga, uwaga. Kolejny super suchar. Popijcie, zwiliście gardło. Uwaga. Jak nazywa się wymarła rasa konia? Ojeju. Koniec! Nie? No, zapraszamy. Ja oszczędzam tutaj diamenty, bo zostały mi niewiele. No, okej, okay. Ja to, też. To sam się ukaże i zejdę ze sceny. Cio! Cio, Szaku! Czemu ty musisz mieć informatyk? Czemu musisz mieć taką głupią minę? No właśnie, to... Zaśmialiście się, koniec, udało się! Nie, jeszcze nie powiedziałeś. Masz taką, masz taki głupi wyraz twarzy, taki uśmiechnięta marchewka, to wygląda tragicznie. Ja dobra, się zaczynam. Się... Jak informatyk ściąga majtki? Przez proxy? Przez torrenty! Przez torrenty, ściąga majtki przez torrenty. Ja nie wiem, co to są torrenty. No właśnie, nie, widzisz, że spalił, okej. Okay. Teraz JJ-ka, bo ja już chciałem iść go ukarać. Ale to będzie trochę takie 16+. Dobrze, może być. Lubimy takie. Przychodzi baba do lekarza i mówi: panie doktorze, nie mam piersi. A lekarz do niej na to: ajajaj. Dobra, idę wrzucę ten diament, co mi tam szkodzi. Nie rozumiem. No ajajaj. On nie ma jaj. Nie rozumiem. Aha. Aha. To idę wrzucę. Dobra, jesteście gotowi? Słuchajcie, teraz jest mocny. Jak się nazywa człowiek, który liże parę wodną? Paralizator! Ja bym rzucił. Okay. Ja bym rzucił. Dobra. Dzięki, Szaku, jesteś kumpel. Ja bym rzucił, na pewno. Okay. Nie no, teraz będzie tak sucho. Dawaj, czekaj. Czekaj. Wychodzę z tej... Dobra, ale nie rozśmieszaj. Ej, Szaku ma taką taktykę, że on nas rozśmiesza przed wejściem, tak, a później wali takiego suchara, że my się śmiejemy jeszcze z tego, co było. Tak. Dobra, dawaj. Dobra. Dlaczego Lord Crushfield nie ma przyjaciół? Bo przyjaciół poznaje się w biedzie. O. Nie, nieprawda. Nie? Nie? Nie no, prawda. Ja pierdziele, Szaku, nie wiem, gdzie on te suchary, chyba na... Na rynku kradłem. Czy JK, idź na scenę. Który to jest kawał, twój dziesiąty? Dobra, teraz już mój ostatni. Ale to będzie najbardziej suche ze wszystkich. No dawaj. Co ma tata? Ma... Hakuna! Hakuna? Hakuna ma tata. No tak, ale co to jest Hakuna? No. Ta bajka taka była, król lewa. Nie, no to nie pasuje, gdyby miał jakąś, nie wiem, do... No co ma tata? Nie. Nie. Głupia. Ja bym się pod ziemię zapadł. Co mówi kula do postrzelonego? Znam cię na wylot. Dobra, sam rzucę. Spoko, spoko. Okej. Wyrzuciłem aż diamencik z wrażenia. Opowiedziałbym wam suchar o poczcie, ale nie do wszystkich dochodzi. No, do mnie chyba to nie doszło, JJK, gdzie? Dobra, nara, ja się nie nadaję. Ile miałeś diamentów? Dwa. Dwa? Ja trzy? Mam... Ja też mam trzy! Okej, to dogrywka. Uwaga, Szaku, ty jesteś decyzyjnym głosem. Pani na lekcji, poprawną odpowiedź proszę zaznaczyć ptaszkiem. Jaś na to. A można długopisem? No, dygłem. Dygłeś? Tak, dobra, no. dobra. Uwaga, Szaku, ty jesteś decyzyjną osobą. Byłeś najgorszy, więc... Masz prawo zdecydować. Nie rozśmieszaj mnie, cicho bądź. Okej. Okay. Przychodzi baba do lekarza z książką na twarzy. Lekarz pyta: co pani dolega? A ona na to: Facebook! Nie no, znałem to, ale zaśmiałem się. To czyli co? Kto wygrywa? Ja czy JJ? Kto wygrywa? No. Dobra, ja to znałem, JJ. Wygrywa Farel, przykro mi. No! Spisek przeciwko mnie! No nie!
Nie miej się śmiałać z moich żartów. Zwycięstwo, zwycięstwo. Królem Sucharów został Farel. Jestem po prostu zaszczycony tym tytułem. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie opeczki u res. Subskrybujcie kanał, wbijajcie na kanał Szaka oraz JJki. Link do ich kanałów oczywiście znajdziecie w opisie. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Trzymajcie się. Cześć!